Witam serdecznie, Wanat 44. Maluchy z tego zniosu pierwszego opuściły jajka. Przypomnę tylko, że samiec, który był dopuszczany do samicy Ultramel, to był bambu, mahogany, chyba. I zobaczmy, jak maluchy wyglądają. I czy jest tu coś niespodziewanego, czy jest tu coś ciekawego. Zapraszam do oglądania. Będziemy je wyciągać pojedynczo, żebym wam pokazał, jakie są różnice. Yy, ogólnie trafił się tylko jeden samczyk, tak, to same samiczki, więc super. Pierwszy to jest normal, standard. Z początku się zastanawiałem, czy rzeczywiście, czy coś tu jeszcze w tym samczyku nie ma dodatkowego w ojcu tych młodych. Ma on dość ciekawy na głowie stempelek, ale. To wszystko po prostu robi ta heterozygota na ultramel, bo zaznaczę, że wszystkie te maluchy są 100% het ultramel. To jest normal. I druga samiczka normal. Tak się prezentują. Widzicie, że są identyczne. Standardowo wyglądające dwie samiczki. I teraz tak. Pokażę Wam, czym się różni od nich mahogany. Pierwsze, na co trzeba zwracać uwagę, to jest rozjaśnienie z tyłu głowy. Mam na tyle słabe światło, kiepskie jakieś dzisiaj, wyjątkowo. Schowam te dwie samiczki, bo mi tu się rozłażą. Że to rozjaśnienie ciężko widać. Ale jak się przyjrzymy i porównalibyśmy ze standardem, to to rozjaśnienie z tyłu głowy. Tu widać bardziej, o, po tej stronie, występuje, zobaczcie tutaj. Do tego jest on ciemniejszy, dużo ciemniejszy od standardowo wyglądającego węża. Do tego alienheady nie mają w zasadzie tych kropek. Jeżeli są, to są bardzo drobne. Porównując te dwa węże, ja różnicę widzę. Więc to jest jeden Mahogany. Jeszcze Wam pokażę drugiego, który ma nawet mocniej, no ten jest jakiś złośnik chyba, który ma nawet mocniej widoczny ten, to rozjaśnienie z tyłu głowy. Tak się prezentuje. To jest chyba samiczka, z tego co kojarzę. To jest samiec. I na koniec mamy też samiczkę bambu. One, przypomnę jeszcze raz, wszystkie są 100% het. Ultramel. Czekajcie, jak zwykle uciekają. O Jezu, wszystkie. Tylko ten jeden standard jest wyjątkowo spokojny. Bardzo ładna samiczka bambu. Podoba mi się ten gen. Fajny. Incomplete Dominant. Ładne przejaśnienia są od dołu. Tego tak na filmie nie widać. Tak się prezentują wszystkie maluchy. Nie ma tu po prostu niespodzianki. Czyli tamten samiec to był najnormalniej w świecie. Ten ojciec Bambu Mahogany. Po prostu. Czyli to połączenie, ta kombinacja tak super wygląda, że nic więcej tam najnormalniej w świecie nie siedziało. Więc są tu normale, mahogany i jeden bambu. Myślę, że te wężyki w większości, nie wiem czy sobie będę coś zestawiał z tego. To jest ta chetana na ultramela, więc, więc można by coś pokombinować. Jeden znajomy się już do mnie odzywał, że jest zainteresowany zrobieniem sumy ultramel, no bo tu jest mahogany samczyk i samiczka, więc taka para byłaby rewelacyjna. Do stworzenia takiego, takiej odmiany. Ale się jeszcze zastanowię. Dzięki wielkie za dotrwanie do końca tego materiału. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bye.